Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, witam Was na meczu towarzyskim z Kacprem Polakiem, mistrzem FIDE. Będziemy rozgrywać mecz z 12 partii tempem 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika. Mecz towarzyski, będziemy się bawić, mam nadzieję, dobrze. Zapraszam wszystkich do kibicowania, do oglądania zmagań. I zobaczymy, jak to wszystko będzie nam się klarowało. Mam nadzieję, że tutaj internet mi już chodzi dobrze. Miałem lekkie problemy, ale myślę, że już teraz będzie w porządku. Ok, teraz chyba będzie dobrze. Miejmy nadzieję. Dobra. Tak, będzie chyba wszystko działało. Witam Cię, Ade. VMOZ. No moi drodzy, tutaj mamy do meczu jakieś kilka minut. Ja poczekam od Kacpra na sygnał i będziemy zaczynać. Zobaczę tylko jeszcze, jak to z ustawieniami, jak to wygląda. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Sobie parę rzeczy jeszcze ustawimy. Dobra, powinno być ok. W miarę chyba jest wszystko widoczne, szachownica również. No dobra. I cierpliwie czekamy na zaproszenie od Kacpra. Mamy chwilę czasu, jak macie ochotę na rozmowę, to zapraszam. Serdecznie dziękuję za followy, które tutaj się sypią powolutku. Labus 74. Ok, wiem, że Kacper również już zaczął streamować. Kacper Polok, możecie sobie wpisać na Twitchu, również obserwować jego zmagania. Napiszę tutaj do Kacpra, że jestem gotów w razie czego. Cześć Mat, witam Cię serdecznie. Dobra. Jaki jest najbardziej bezpieczny debiut koloru czarnego dla osoby początkującej? Nie ma chyba takich pojęć jak bezpieczny debiut dla początkujących. Na przykład po E4 można próbować grać, no ja wiem, ciężko powiedzieć, no może E5 po prostu i rozwijać figury w miarę bezpiecznie, w miarę symetrycznie. Po D4 również D5, czyli odpowiadać tymi samymi posunięciami, wydaje mi się. Tak w miarę to wygląda chyba bezpiecznie. Tak polecam. Karokan jest dosyć trudnym debiutem, mimo wszystko dla początkującego, więc no nie wiem. No ciężko to określić. Te pytania, które tutaj zadajecie, one są niby łatwe, ale ciężko na nie odpowiedzieć. Największe wydarzenie 2020, szachowe wydarzenie. Jakby to powiedzieć, mecz z Kacprem. Cześć wszystkim. No zobaczymy, Łukasz, zobaczymy. Będziemy sobie grać meczek. No już internet na szczęście mi tutaj chodzi, bo już przed samym streamem miałem problem mały. Musiałem szybko poresetować. Teraz już chyba będzie wszystko działało. Miejmy nadzieję. Chyba się nic nie zacina, chyba dobrze słychać. Tak patrzę, że tutaj nie ma opóźnień żadnych. Wygląda to chyba ok. Dobra, za 2-3 minutki już rozpoczynamy. Czekam od Kacpra na sygnał. I będziemy startować. Pewnie jeszcze czekamy do tej 17, tak jak się umawialiśmy.
Witam Cię, mityczne dzbanie. Witam, witam. Kiedyś już z Kacprem grałem meczek, tylko na innych zasadach troszeczkę. A to było jak dawno temu. Z 2 lata gdzieś trzeba chyba do tyłu się cofnąć. Dzięki za powodzenia. Powodzenia również Kacprowi życzymy. Witam Cię, Deep. 6810. Witam, witam, witam. Cierpliwie czekamy. Dobra. Jeszcze jak macie jakieś pytania, słuchajcie, to 2 minuty mamy na to i za chwilę startujemy. No słuchajcie, lepszy, gorszy w tym tempie, ciężko powiedzieć. To jest kwestia dyspozycji dnia, myślę. Wiele czynników wpływa na to, czy szachista gra dobrze, czy trochę gorzej w danym dniu. Dzięki, Tomek, za followka. Witam Cię serdecznie. Dobra, widzę, że chyba Kacper już tutaj coś do mnie smaruje, więc już... Okay. No i startujemy za sekundkę. Już za chwilkę startujemy. Witam Cię, strzelcu, witam. Dobra, Kacper rzucił wyzwanie, moi drodzy. Będę tutaj miał odpaloną wiadomość w razie czego. No i powodzenia, lecimy. Pierwsza partia kolorem czarnym. E4, tak też sądziłem. Gramy C5. Skoczek się poruszył tutaj na C3. No to skoczek C6 zagrajmy. No takie ruchy widywałem takie ruchy. Tak grali zawodowcy. A wiecie co? Wybiję tego skoczka. Teoria teorią, ale... Jakoś tak sobie zagrajmy trochę inaczej. Może będę próbował z tej teorii schodzić leciutko. Ok. Nie, jakoś tak. Może goniec tutaj na C6 troszkę zamieszać. Nie było przygotowań żadnych, powiem szczerze. Żadnych, żadnych. No, mam dopiero jedną figurę rozwiniętą. Trochę mało, ale to też ważne, żeby przeciwnika trochę wybić z rytmu. Mecze charakteryzują się tym, że no, gramy z jednym zawodnikiem, więc trzeba próbować grać ciutko inaczej niż zwykle. Nawet jestem skłonny tu zrobić długą roszadę, zaraz jakiś hetman C7 może zagram. No właśnie. Ja lubię takie ruchy. Zagramy sobie H5. Niech będzie ostra jazda, moi drodzy. Dobra, chwilę się trzeba skupić. Bo tutaj przeciwnik na mnie jedzie. Gramy H4. Wtrącamy posunięcie. Teraz tak, jak zamknę tu, to pole D5 puszczę. Z drugiej strony mam D7 obronię i zrobię długą. Taki może być plan tego Sycyla. Też mogę spróbować zagrać w taki sposób. D5, chociaż król już troszkę odkryty, a ja lubię takie zadymki. Widać, niestandardowa pozycja. Nie szkodzi Ci, Gorincie, nie ma problemu. To nie jest konieczne. No dobra. Zostało zagrane. Tutaj walnę, to tym walnie, ok. Myślę, że hetman D7. Zagrajmy hetman D7. Tu wybicie, gonie C7, wszystko broni. Tam pionki takie H4, to raczej bym odpuścił sobie.
Dokładnie, tutaj trzeba bronić. Oczywiście tego pionka może spróbować zbić, tak? Otworzy się linia, może to i dobre, może nie. Tutaj poszło bicie, a to jestem bardzo zaskoczony. Bardzo, bardzo, no bijemy gońcem, rzecz jasna. Mega jestem zaskoczony takim obrotem sytuacji, ale może to i dobre. Może to i dobre. Tak? Tak trzeba grać. Tutaj. Aha, tracę tutaj jakiś materiał. No dobra. Szach? Czyżbym ja coś tutaj podstawił? Tutaj bicie. No bić nie może, bo tutaj zawsze król idę na C7. A te figury są chyba przekleszczone troszkę, że tak się wyrażę. Przykleszczone te. Jakaś taktyka wchodzi, nie wiem. No może i tak, no te są pierwsze partie, słuchajcie, troszkę stresujące, nie? Trzeba się trochę rozegrać. No ale pamiętajmy, że tempo cały czas jest 3 plus 2. Tempo niezmienne. Okej. Będzie roszada na raty. Król C7 trzeba grać. Dobra, tutaj się jakieś robią dymki. Wieża AE8 wyjścia nie ma. Okej. No tam będziemy cisnąć, otwierać króla. No taki ruch jest możliwy jak najbardziej. Może król D8? Nie, król D8 nie mogę, tu muszę. Tutaj pilnuję pola A4, to jest ważne. Wymiana. Na H3 chcę zbić, ok. Jest to możliwe. Może hetman muszę wieżą. I na H3 wybiję. Dobra, pionek mniej. Ale pozycja myślę, że tutaj wtrącę. Bicie. Ha, tu mi wisi. Muszę coś z tym zrobić. Mogę dać szacha? Szkoda tego gońca oddawać. Zagramy tak, będziemy bronić. Pionek mniej, ale para gońców, troszkę struktura zepsuta. Wydaje mi się, że w tej pozycji mam w miarę ok. No tak nie mogę, bo tu wprawdzie piona odzyskuję. Podejdę królem po prostu bliżej. Na D6 się uplasuję. Aha, podejdę jeszcze bliżej. A ciekawa rozgrywka, trzeba powiedzieć, w tej partii. Ciekawa partia. Aha. A tutaj będzie groziło bicie. Tutaj dać szacha? No chyba mogę. Król tutaj i goniec D7. I po zabawie jest w tym momencie, moi drodzy. Leci wieża. Kacper niepotrzebnie tu się pchał tym królem. Tak jest. No 1-0. Lecimy dalej. No i D4. Czy będzie kamienna ściana? E6. No kamienna ściana pewnie będzie, znając życie F5. To musi nastąpić. Dobra. Zagrajmy normalnie. Skoczek F3. Ruszatka, a wrzućmy sobie goniec F4. Dobra. Tak grali starożytni. Hop. Hop. No i co to za poza? No i hop, prostuje piony.
I to jest dobre niby dla czarnych? Nie wiem, nie wierzę w takie rzeczy. No lepsze gonie co, oczywiście. Tutaj trzeba wybrać plan. Jakby ten pionek stał na F4, to byłoby super, no ale jeszcze nie stoi. I teraz kwestia, co zrobi mój przeciwnik. No tak, rzuca się tutaj, rzuca. Też się rzucimy, zagramy tak. Jeśli bije w przelocie, to bijemy wieżą. Dobra, nie zbił. A to ciekawe. Spróbuję wymienić hetmany. No, z juniorami do końcówki trzeba grać, to prawda. Więc idę do końcówki. Jeśli nie wymieni, to jakiś hetman G3. Będę stał raczej bezpiecznie. Wymienił. Bez znaczenia chyba. Po tym, no bez znaczenia większego. Tak mi się wydaje, bo i tak będę chciał grać chyba na skrzydle. B4. Takie ruchy są możliwe, jak najbardziej. Pytanie, czy tak? No tak, zagrajmy A3. Dobra. Tutaj tego wzbić nie może, bo tutaj dostanie plombkę na E4. Dzięki, dzięki za followki. No i czeka na mnie. No tu króla podprowadźmy. Czeka na mnie, aż coś zrobię. To jest cały jon. No tak, tu będziemy bronić. Jak się wymieni jedna wieża, co to będzie z tego? No myślę, że taki ruch mnie bardzo kusi, ale myślę, że C5 zagrajmy. Na czarnych polach ustawimy pionki. No mój goniec jest lepszy zdecydowanie, gdyż ma szansę te pionki atakować. No właśnie, tutaj nastąpi taki ruch. No dobra, H4. Będziemy G5 bronić. No wieża się przerzuca, ok, no to lecimy tutaj. No G5 będzie raczej możliwe do zagrania. Wszystko można wybić do końca. Tak, tak, z tym się trzeba też było liczyć. No i wieża A7, trzeba aktywność szybko łapać tutaj na B7. Nie ma wyjścia. C6 jest możliwe. Tylko to też chyba za wiele nie da. No muszę zbić pionka. Ok. Teraz tak. Król D8. Tak, chyba C6 przechodzi. Jak się nie mylę. C6 chyba przechodzi. Bo grozi bicie po prostu na B7. Jeśli tutaj, to chyba tu bije teraz. Dokładnie, pionek wzięty. Widzicie, to tutaj, tu wisi goniec, pionek dochodzi. Na G7 wisi jeszcze. No, to chyba wór, to tak, tutaj trzeba. No sobie mogę zbić po prostu pionka kolejnego. No to teraz chyba gram tak. Prosta sprawa.
No dobra, lecimy dalej. Udało się wygrać dwie partie. Nie mogę tutaj rewanżu nacisnąć, nie wiem dlaczego. Dobra, Kacper już rzuca zaproszenie. Ok, lecimy dalej. E4, no to gramy te C5. Może coś innego zagramy po skoczek C3. Zobaczymy. A co Kacper na ten ruch powie teraz, w tej kolejności? G3. No takie ruchy są mi znane. Okej. No wiem, że taki ruch hetman C7 się grywa. Okej, teraz A6, tam pewnie będzie D4. D3! A to jestem zaskoczony lekko, no to D6 niech będzie. Czyli takie domki, chocki, klocki, będziemy się przestawiać. No wyprowadźmy figury następne. To jest kwestia, czy będziemy robić roszadę, czy nie. Może jeszcze można poczekać, zaraz B5 jakieś spróbujemy zagrać. Na E5 trzeba będzie wtedy też uważać na takie posunięcie. No tak, taki ruch jest możliwy. D4 mój przeciwnik chce grać. No B5 wrzućmy. Zobaczymy, czy E5 zagra. Nie zagrał w ogóle E5. Co ciekawego, nic B7. No na razie jest 2-0 dla szachusia w tym momencie. No zróbmy roszadę teraz. Jakieś takie kombinowanie będzie tutaj następowało. No wieża C8. Liczymy na te D4 tak naprawdę. Po prostu się przestawiam figurkami. Póki co czekam na jakiś ruch ze strony przeciwnika, który nie następuje. No dobra, takie rzeczy się tutaj będą działy. No to jakoś trzeba zagrać konkretniej. Chyba B4 mi się chce zagrać. Gramy B4. Tak, bijemy. Okej, czy ja tutaj mogę jakoś skoczkiem poszaleć? D5 też mi się chce zagrać. D5 jest taki chyba dosyć dobrym posunięciem. D5, E5, skoczek E5 jeszcze jest taka możliwość, żeby na C2, chyba D5. Jak dają możliwość w Sycylu zagrania D5, to trzeba z tego skorzystać. Grajmy D5, tu jeszcze goniec fajnie broni tego pionka, to też jest ciekawe, tutaj na C2 będziemy patrzeć. Wydaje mi się, że to wygląda to dosyć dobrze. No skoczkiem, tylko skoczkiem, żeby gońca atakować potwora. Tu jeszcze grozimy biciem. No oczywiście on gońcem może wybić, wybijemy pionkiem, skoczek F5, goniec na F8. Tam coś się jeszcze może podziać oczywiście. Tutaj. Ciekawy ruch. Muszę troszkę więcej zauważyć, co ja tutaj mogę zrobić. I czy on coś może zrobić przede wszystkim. Bicie tutaj, nie, z szachem mi zrobi. Tutaj to tu mi zbije. No dobra. Wydaje mi się, że może tu w ogóle odejść. Nie, no chyba go nie C6. Chyba go nie C6. Zagrajmy sobie. Spokojnie. Wybił. Miał prawo. No wybijamy tego gońca. Goniec F4 jeszcze jest tutaj? No to hop. Zaraz, czy to będzie dobre? No ja muszę chwilę się zastanowić, bo... Wygląda to ciekawie. No tak sobie zagrajmy troszkę, zostawmy tych figur. Trochę czasu zmarnowałem.
w tym momencie. Jakieś G6 spróbujemy kopnąć. Aha, takie są tutaj motywki. Dobra, G6, jakieś maty groziły. Aha, skoczek H6 wchodzi. Jakieś tutaj tak dałem łatwo wciągnąć. Tak zupełnie z niczego to się urodziło. No właśnie. Zaczekajcie, biję. Mam tu szacha. I hetman E5 jeszcze się ratuje. Szach tu. Aha, tutaj szach jest i dostaje mata. A. No tak, no to w ogóle. Jak to się stało? No masakra. No dobra, chyba jest przegrana. Tu muszę zagrać skoczek H6 i mat na F7. W ogóle, kurczę, taka dobra pozycja, no. Taka dobra pozycja. No dobra, zagramy sobie hetman E5. No Kacper widzi koń H6 na pewno. Dobra, trzeba poddać. 2-1. No dobra, trochę mnie rozjuszył teraz. Lecimy dalej. No dobra, gramy swoje D4. Czy będzie kamienna? Nie ma kamiennej. E6, ok. Hetmańsko-indyjska? Trzy partie za nami, jeszcze dziewięć. Dużo gry. A, pozycja normalna. Może hetman C2. Taka pozycyjka normalna. Normalna pozycja do gry. Ha, że lagi jakieś są, słuchajcie. No z góry was przepraszam, no ten mój internet niestety coś może leciutko może się krzaczyć. Wybaczcie, wybaczcie. No właśnie to jest to, że mogę gubić klatki niestety. Kurczę, Felek, no to nie jest przyjemne dla widza, wiem o tym. No trochę mnie to deprymuje, kurczę, i przeszkadza. W 8% gubię te klatki, coś jest nie tak z tym moim internetem, słuchajcie. Dzięki za followy wszystkie. Tak, to chyba coś u mnie niestety. Niestety coś jest u mnie nie tak. Wybaczcie, no już. Jakość mogę obniżyć, tylko musicie mi podpowiedzieć, jak to zrobić w tym momencie, bo muszę skupić się jeszcze na grze. Mam rozumieć, że na Twitchu to się gdzieś tam zmienia, nie? Na ruchach się za bardzo skupić nie mogę w tym momencie. Właśnie ostatnio miałem problemy z twitchowaniem. Coś tutaj nie trybiło mi z tym moim internetem.
No, jakieś robię ruchy już beznadziejne w tym momencie, jakoś kurczę. Jak coś nie działa, to mnie to trochę wybija z rytmu. Muszę bronić tutaj na E3 oczywiście. Hetman w ogóle gdzieś tam się zapultał, bez sensu. No właśnie, jakieś problemy mam z netem. O ile będzie przerwa. Dobra, skoczek tutaj, tak? No dobra, wybijam to. To sobie hetmanem przejdę. Dobra, wracamy hetmanem. Co taka pozycja? No co, no normalna, no. Hop, do góry. Tutaj bronić trzeba. Słusznie, słusznie. Powiem wam, nie wiem nawet jak grać w tej pozycji. Może tak? Niezbyt dobrze to będzie wyglądało. Nie mam czasu. Niewiele. No muszę się bronić jak zwykle. Muszę się bronić. Może tak? Ciężko mi już się doliczyć, co tu będzie dobrego, a co złego tak naprawdę w tej pozycji. Tutaj jednak. Okej. No przystępuję do jakiejś tutaj obrony, jakby nie było. Jakieś pionki lecą, niby coś tam leci. Okej. Dobra, tak. Tak myślałem, że tu zagrasz, Kacprze. Tak, zagrajmy. Wprawdzie tutaj chyba się nic nie traci, ale jakieś takie ruchy są ciekawe. Bicie na H6 jest ciekawe teraz. Bo tu wieża podwisa. Szach. Skoczek wisi. Tutaj, tutaj, tutaj. Ale bije skoczka mimo wszystko. Okej, dzięki. Teraz chwilkę potrzebuję na ustawienia. Mam nadzieję, że to zadziała. Kacprze, pewnie odebrałeś wiadomość. Jakbyś mógł odebrać wiadomość na Facebooku. Sekundka. To jest dobre pytanie. Gdzie tu są ustawienia? Ten Twitch jest tak rozbudowany, ja to tak rzadko robię.
No cóż, czasem to przeszkadza, niestety. Czy nadal się wam przycina, słuchajcie? Jak to wygląda, kurczę blade? No najwyżej nagranie później będzie na YouTube, nagranie będzie bez przycinek, ale... ale teraz się niestety przycina, a takich rzeczy no niestety nie lubię. Co zrobić? Chwila. Już zerkam. To są dobre pytania, odpowiedzi są zawsze trudniejsze. Może teraz będzie lepiej. Może teraz będzie lepiej. Mam nadzieję, że będzie teraz ok. Jedziemy dalej. To była runda, czwarta runda za nami. Mam nadzieję, że teraz już nie będzie problemów. Ok, lecimy dalej. C5 grajmy. Ok, E6 cały czas te swoje będziemy domki stosować. Ok. Mam nadzieję, że już wszystko działa jak należy. Dajcie znać o A6. Cóż to za sycylijska bez gońca E7. To może wieża D8 tutaj z planem D5 po prostu. Dlaczego by nie? Moi drodzy, mam nadzieję, że już mnie dobrze słychać. Dajcie znać. Wiem, że był problem z internetem. Ok, mam nadzieję, że jest wszystko w porządku. Goniec poruszył, dobra. Goniec się tutaj poruszył. Czy E5 zagrać? No, zagrajmy D5. No, będzie taki ruch E5, to 100%. No tak trzeba, oczywiście. No, zagramy D4. Tutaj musi goniec być otwarty. Jakaś kontra musi się tutaj dziać. Ok. Pewnie to jest ciutkę złe. I zapewne tak jest. No, nad sycylijską trzeba popracować. Sycylijska to jest trudny debiut. Trudny debiut. Miejmy nadzieję, że już wszystko będzie działało. Lecimy po pionki jakieś, tam będziemy męczyć pionki.
No miejmy nadzieję, że teraz będzie w miarę dobrze to wyglądało, że będzie działało. Się muszę bawić w ustawieniach, no. Podczas meczu. Dobra, to już zmieniłem jakieś ustawienia. Miejmy nadzieję, że już będzie hulać, moi drodzy. Nie widzę opóźnień. Tak, jest ok, bo już zmieniłem łącze internetowe i klatki chyba działają. Powinno być wszystko w porządku. Z góry Was przepraszam za te techniczne problemy. Teraz będę mógł się skupić na partii. Wybaczcie, moi drodzy, za te poślizgi. O, siła wyższa, po prostu internet coś szwankował. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. No tak, trzeba skoczek na C3 zagrać. Okej. Wybić tu? Wybić chyba trzeba. Trzeba wybić tego gońca. Tego gońca trzeba walnąć. Ciekawe, jest pionek mniej, ale dosyć ciekawa pozycja. Muszę się zastanowić, co grać dalej. Może będziemy próbować dwoić wieżę. Jakiś lufcik by się przydał. Taki G6. I tak chyba trzeba będzie zrobić. Jest pionek mniej, jest pionek mniej. Te partie nie są najlepszej jakości z mojej strony. To sobie zdaję z tego sprawę, ale no, po to są mecze towarzyskie, żeby próbować też ćwiczyć. Dobra. H5 sobie zagrajmy. No i czekam na ruch przeciwnika. Pewnie on czeka też na moje posunięcie. Dobra, tutaj idą wymiany. No coś tam wymienić muszę. Nie ma wyboru. No wieżę też trzeba wymienić. Okej. Wbić i spróbować zremisować? Tak, spróbujemy. Hetman C5 z atakiem i tam jakieś wieczne szachy. Z remisu to będę zadowolony. Tutaj. A to Kacper chyba przesadził. To jest chyba przesada, bo tutaj gram zaraz hetman na G2 albo na G3. A, w ogóle dawałem mata w dwóch. Hetman G3, hetman H4. No tak, Kacper tu przesadził, a nie dałem mata, ale chyba teraz też daje mata. Po prostu tutaj. Na G3. Nie wiem, dlaczego szachiści uciekają po jednej partii na liczesie. Nie mam pojęcia. No tak, jest mat tutaj. No to mi się udało w tej partii. Już nie kontroluję, która to była partia. Chyba piąta. Tutaj Kacper, jesteś chyba w gotowości w razie czego. Akceptuję, akceptuję kolejne. Tak, hula teraz, tak, teraz będzie już wszystko grało. Teraz na pewno już będzie wszystko grało. No dobra, gramy swoje. No kamienna ściana, no cały czas to samo będziemy grać. Bardzo proszę. Myślę, że Kacper coś musi zmienić, jednak nie zmienia. No, cały czas to samo. Ja na tą pozycję mogę spokojnie iść, bez problemu. Okej. To trochę się zmieniło. To zmienia trochę postać rzeczy. W porządku. W pożądalu. B4 trzeba tutaj się rozwijać chyba. Widzicie, tutaj może być? Nie wiem, może. Może tak, może nie. Chce mi się takie posunięcie zagrać, chociaż taki ruch też. A co ten goniec w ogóle tam robi? To takie jest dziwne.
Nie no, C5, no zablokuje, przecież no to trzeba grać w proste szachy, moi drodzy. Proste szachy trzeba grać, C5 przecież, no. C5 trzeba grać, zablokować tutaj kolegę. No okej, w porządku. B5 mi się narzuca, bicie tu, bicie tu. Bicie tu, no tak. Niezbyt mi się to podoba, ale wygląda ciekawie. Może po prostu tutaj zbić teraz. O! Myślę, że to jest dobre rozwiązanie w tym momencie. No Kacper może być załamany, bo dostaje tam dobre podbiucie, pozycje w miarę, bo ja gram słabo debiut, a potem gdzieś tam podstawia, to się można też troszeczkę załamać, jasne. Ale to jest towarzyski mecz, trzeba się bawić. No to się też łatwo mówi, jak się prowadzi w meczu, prawda? Mecz się nie skończył, pięć partii dopiero za nami. Wszystko się może zdarzyć. Okej, no to lecimy tak, skoczkiem aktywnie, tutaj na C4 trzeba bronić, atakujemy na C6. No, słuchajcie, kamienna ściana, no widzicie, przecież no czarny tutaj goniec nic nie gra. Ja tutaj gram proste szachy, staram się na strategicznie pograć, zwyczajnie. I atakować w prosty sposób, no. Jak mi zbije, no to co, bije hetmanem. To kwestia teraz liczenia, tak, ale pozycja białych jest na pewno lepsza. Nie ulega to wątpliwości. Coś internet? Nie, internet u mnie hula, klatki są spoko. Więc to teraz coś tam czeską chyba zaczął mrygać delikatnie. Tak, poszło bicie, teraz kwestia zbicia tu. No może tutaj bez zastanowienia nawet. Takie ruchy są możliwe jak najbardziej. I hop. No linia B, dwie figury na linii. No to tutaj podstawka, Kacprze. Podstawka na B6. No właśnie. I lecimy dalej. Możecie rozkojarzać, nie ma sprawy. E4. No dobra, muszę te swoje C5 poprawić, słuchajcie. Poprawię swoje C5. Może zagram jakiś inny wariancik. Ale cały czas Kacper gra to samo, mnie się to zastanawia. No dobra, też zagram trochę inaczej, no. No dobra, zagram D6 po prostu. Okej. No i tam swoje jakieś domeczki będziemy grać. Ja wiem, że Kacper lubi grać takie pozycje. A on lubi grać takie pozycje. Czuję się pewnie, troszeczkę w nich pewniej. Wieża B8, tu będziemy pionka męczyć lekko. A tu już tego debiutu grać nie będę tutaj z Kacperem. No, Kacper ma proste rzeczy tutaj do gry. A może taki ruch, taki dziwny trochę na pozór. Nie, to było złe posunięcie. No właśnie, wracam. To było złe posunięcie, bez sensu. Coś mi się obzdurało, że tam gońcem na D4 mogę zagrać. Tutaj to tutaj. Okej. No dobra, myślę, że gońcem gdzieś tam trzeba coś zaatakować. I skoczek B4, jakieś tam są akcje. Tu? Cóż to za ruch? Jak bicie, to bicie pionkiem na pewno nastąpi. Tak zrobimy. Skoczek się przerzuci na B6. Chyba, że coś lepszego znajdę. Skoczek tutaj. Tutaj to tutaj, skoczek C3. Panie Kacprze, biorę jakość.
Dobra, jakość wzięta, teraz kwestia tylko realizacji. Jakiś F5 będzie próbował, a pionka chapnął. Dobra, no to co? Próba wymiany. No hetman D7 jeszcze może tutaj zagrał. No to jakoś tak trzeba po ludzku grać. To jest kwestia wykorzystania. Tutaj wybija, otwiera gońca. Nie rozumiem tej decyzji. No może i dobra, jakaś tam jakaś szansa też się pojawia faktycznie, bo tutaj może tak, może i tak trzeba grać. No zawsze w tej defensywie muszę się tu męczyć. Mam trochę czasu, mogę pomyśleć. Może hetmana scentralizujemy. Tak, zrobimy. Z opcją tutaj wybicia nawet. Dzięki serdeczne za followki. No i co teraz? Dzięki, dzięki, dzięki ludzie, dzięki, dzięki. Tu? Ja w ogóle nie rozumiem Kacpra posunięć, o co chodzi? No ten bije, no i wieża się otwiera. O co tutaj w ogóle biega? Niech mi ktoś wyjaśni. No wezmę piona, po prostu jednego pionka wezmę. No tu się, tu nic nie ma, no skoczek tam na G5 jakiś. A tutaj bije, wszystko leci z szachami. Nawet powiem więcej, tu się można zastanowić nad biciem na F3. No dobra. Szacha można dać. Jeden szach nikt nie zepsuł. Bicie tu, bicie tu. Bicie tu. I chyba wygrywam. Czy odpowiednio trzeba poszachować? Mam tutaj mnóstwo ruchów, oczywiście. Bicie tu, król H2. Goniec E5. No to jakiś mat musi być. Znaczy mat albo zyski figurowe. Zawsze mam hetman tu. No, tutaj na pewno wyszachuję. Nawet nie chce mi się liczyć. Tutaj na bank coś jest. Nie ma takiej opcji, żeby nie było. No właśnie. No ale tutaj mamy H. Nie mogę na H3, ale bym bobolca strzelił. No, grzecznie wracamy w takim razie. Z figurką więcej to chyba sobie poradzę. Tak powinno chyba to się udać. Trzeba grać chyba prosto, próbować wymienić. Wymienił. No wymienił, no. Miał prawo. Hop, pioneczkiem. No wór, 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 wór. Wór worów. Tak, już jeszcze tu są takie próby, ale tu będziemy próbować dać mata na B1. No wszystko mogę grać, no kurczę blade. No wybiję to. Hop. Wezmę kolejnego piona, tu się zabarykaduje. Ale jest po prostu. Myślę, że szkoda energii. Na pewno coś tam lepiej można było pograć, no ale to już chyba znaczenia większego.
prostu dokładne ruchy jakieś trzeba pograć i tyle. I powolutku do góry. A, i tu piona podstawiłem. No tak, jeszcze pionka podstawiłem. No dobra. No, to techniczna partia jest też wygrana. Myślę, że tutaj jest planem, żeby się też wieża mogła zasłonić króla. To jest też ważna sprawa. Dobra. No jeszcze tutaj mi Kacper robi pod górkę, słusznie. Może tak. Tu dam szacha, po prostu opanuje pole C3. Kop. Dobra. Ha, tutaj pokazuje wyniki. Dobra, jest 7 partii za nami. No D4, konsekwentnie swoje. Okej, C4. G6, proszę bardzo. Obrona królewsko-indyjska. Okej, gramy swoje. O, to nie jest najlepszy ruch teraz, skoczek C6. Tu tak sądziłem, że Kacper w to wpadnie. Ten skoczek już stoi źle, musi uciekać i ja potem koń D2 gram. Skoczek C6 nie jest dobry, to można tutaj koledze podpowiedzieć 100%. Ale dalej partia trwa, to nie jest tak, że to jest beznadziejne coś, ale skoczek C6 się nie gra w tym układzie. Oj, już kurczę, herbatki brakuje. Dobra, to jedziemy tutaj, nie? Na przeciwnika. Dzięki serdeczne za followka. Cześć Stefczyku, cześć, cześć. Ale to nie chodzi o to pulchny teraz. Nie stawia się przed pionka wtedy, gdy nie wolno, no znaczy o co innego mi chodzi. W tym wypadku jest konkretny wariant. No, po prostu skoczek na C6 tam się nie gra skoczkiem na C6 w tym wypadku. No H3 grzecznie gramy. Ale F4! Ja tutaj samograja powiedzmy. Lecimy. Jeszcze grzecznie tak, mogę niczego nie podstawić, to plan będzie A, B3, A3, B4 i przeciwnika będę gniótł. To jest ważne, żeby niczego nie podstawić. Dzięki za followki. B4, no, czarne po prostu nie mają gry żadnej. Białe sobie spokojnie stoją gońcami, fajnie. Okej, no teraz trzeba zagrać bezpiecznie oczywiście, tak? Bo B4 trzeba przygotować. No tam jak się przepcham, to też zablokować mogę, też nie ma co się śpieszyć. Czarne mają ciężko, ale to nie znaczy, że nie trzeba być uważnym. O taki ruch to skoczek nawet tutaj może mogę zagrać skoczkiem. No, mogę sobie tak zagrać. No. On wie, że powinien wrócić raczej. No, B4 chyba, nie?
Chyba B4. Król w centrum też może zostać. Chyba zagram tak. Mimo wszystko H5 zagram. Gońca puszczę na F6. Nie! Co on zrobił? Zróbmy roszadę. To tak lekko ryzykowne może być, ale... No tak sądziłem, że nie wytrzyma chłopak, no. Tak sądziłem. Tu mogę zbić, tu mogę zagrać, ale wrócę spokojnie. Punkt słaby, hetman D3, wieża D1. Proste rzeczy, tu grożą widły. Pionka można wziąć, wszystko leci. No to widełki. Przypuszczam, że przeoczenie. No to są moje pozycje, więc troszeczkę doświadczenia też mam, ale Kacper zagrał skoczkiem C6 źle i pewnie to troszeczkę nie zdążył tutaj pograć na królewskim. Dziękuję serdecznie za followki. Akceptuję. I co, znowu będę musiał się z Sycylem bujać? Chyba będę musiał. Tak, zagrajmy. I teraz zagramy C3, a takie warianty też grywam. Mam cię tutaj, Kacperku. Chociaż nie mam jeszcze, tak, ale takie warianty po prostu grywam. Tylko dokładnie muszę sobie przypomnieć, jak grać. Chyba D6. Dokładnie wariantów nie pamiętam. Tak. To tutaj. To tutaj do końca. I czy ja się mylę, czy ta pozycja już nie jest w ogóle czarnymi lepsza? Przecież wymieniam tu wszystko. Aha, D5 jeszcze jest taki ruch. Ale to, może to i dobre. Tu się chyba nic nie dzieje. To ta wymiana na pewno nie jest dobra. Tutaj już jest pozamiatane według mnie w końcówce. O, tu jest... mogę wybić, wybija, robię szacha, biorę pionkę. No, mogę najpierw dać szacha i tutaj wybić po prostu. Na jedno wychodzi. Coś tu się Kacper pomylił w tym w debiucie. Prawdopodobnie. No bo leci piony, no. Król E2, skoczek na D4. No ale to, że leci pion, to nie znaczy, że jest już wygrana. Trzeba zrealizować. No dobra, to jest chyba dobre zagranie w ogóle, bo parę gońców będę musiał oddać. Jeśli chcę zdobyć pionka, mogę oczywiście też dać szacha. Tylko szacha nie chcę dać, chyba chcę. No nie, no pionki trzeba brać. Jak dają pionki, to trzeba je brać. Nie ma wyjścia. No tak, są takie ruchy oczywiście. Chyba tak zagram. Z atakiem od razu na gońca i przykurzę E5. Dobra. Aha, tutaj nie mogę. Tutaj. Tak muszę. Raczej. Ok. Oho, to wygląda to groźnie. To lecimy po tego gońca. No goniec E4, skoczek C4. Tutaj jest atak. Skoczek C4 chyba sobie dobrze radzi. Tutaj na A3 jeszcze jak wieża wejdzie. Są groźne rzeczy. No jeszcze mój goniec nie wyszedł, ale to jest cena tego pionka, którego mam mniej. E6 zawsze trzeba będzie próbować jakoś zagrać. No mogę wymienić, grać na różnobarwne. Pytanie, czy ja tego chcę. Mogę też tak, ale raczej takie ruchy nie są dobre. Czy grać na różnobarwne gońce? Co tutaj można wymyśleć? No, brakuje mi koordynacji figur. No wybić chyba muszę. No chyba muszę tutaj wybić, jednak zagrać na tą końcówkę. I E6. No tak.
No tak. No muszę tak. Nie mam wyjścia. Tutaj to B4 mam teraz, ale mogę takie F5 przykurzyć, ciekawe. Bicie tu. To też mogę wybić bezpiecznie, ale jak zbiję tutaj, tutaj. O nie, no takie ruchy nie przechodzą. No B4 oczywiście mam też taki ruch. Więc go zagram. Tutaj tak. To wygląda dobrze. Właśnie ten mój niedorozwój figur. Ale jeszcze taki ruch mam, na szczęście. Takie posunięcie się rozwija. Wydaje mi się, że muszę wieżę szybko wprowadzić, tego pionka wieżą zbić. No, powstaje ciekawa końcówka, powiem szczerze. Niezwykle ciekawa. No te pionki lecą tam, ale tutaj aktywność jest najważniejsza w tym wypadku. Teraz pytanie, czy tutaj zagrać? Tutaj chyba będzie lepiej. Tutaj bicie. Szach. No chyba wybić muszę. Z dobrej pozycji powstała taka pozycja, tu mogłem wziąć pionka, kurczę. A czy tu ja nie zasadzę siatki matowej? O, to jest pytanie. Chyba jeszcze nie. Szach, król tu. No, dużo nas, dzięki ludzie. Dzięki za oglądanie. Trochę mniej czasu. Ciekawa końcówka powstała, ale wydaje mi się, jakieś praktyczne szanse są tu jeszcze. Na pewno teraz, zobaczcie, jaki to jest paradoks. Z debiutu teraz ja wyszedłem bardzo dobrze i nie wycisnąłem, tak? To jest ciekawe. Realizacja przewagi jest dosyć trudna. No dobra. Teraz chyba tutaj mogę zagrać. Nie, tam nie mogę. Co ja gadam? Nie no, pionka muszę wziąć dla bezpieczeństwa. No, szacha damy. Kolejnego szacha też dam, tego też pionka mogę wziąć. To jest blisko remisu w ogóle, no ale. Ale ten pion więcej jednak coś może tutaj zadziała jeszcze. A to jest dobry ruch. Bo goniec na D3 później idzie. To jest dobry ruch. To ja się tu trochę pomyliłem, chyba tak. Wieżu powinien chyba dać szachę dalej. A, w ten sposób. No tak, sprytnie. No to remisik chyba, no. A, to remisik. No tak, tu jest remis. Chociaż miałem dobrą grę. Okej. Ile w ogóle rund jest za nami? Ile jest rund w ogóle? 9, to jeszcze chyba dwie partie. 10 rund chyba było za nami. Dobrze mówię? Do 4. Pulchny 9 rund było, bo już nie potrafię policzyć. 8, pół. Aha, 9 rund było, dobra, 9, 9. 9 rund. To jest 10, ok, czyli jeszcze 3 rundy do końca nam zostały. Aha, skoczek F6, ja z panu G3 zagrałem. Ok, zagrajmy teraz goniec D2, może trochę inaczej. No dobra, przepcham to. Wiem, że mój goniec teraz będzie troszkę gorszy. Tę pozycję pewnie Kacper bardzo lubi, znając życie. Ale mam taki plan, chytry plan. Wieża E1. Skoczek H4 i F4. Ale to nie będzie dobry plan. A może? Może trochę tutaj postraszymy. Nie, ale plus 2 sekundy są na zawodnika, więc nie będziemy grać tutaj na czas, słuchajcie.
Tutaj? Serio? No dobra, H3 się przyda do takiego posunięcia. Nie, nie rozumiem w ogóle decyzji. Tutaj, tutaj, no bije, to przecież goniec mi się otwiera i skoczek F5, tutaj przecież goniec gra. F4 tylko jeszcze muszę zagrać, bo nawet G4 próbować tam jechać przeciwnika. Te pionki są raczej chyba słabe, one są kontrolowane tutaj, zobaczcie, przez pionka, skoczka, skoczka, wieżę. No i G4 lecimy teraz na niego. Nie, w tamtej końcówce, słuchajcie, to był remis, na pewno, to tam nie ma co. Aha, tu puściłem pole F4, ojej. Okej, puściłem pole F4. No dobra, to muszę to spróbować naprawić. Zagrajmy skoczek E2, zgoniec F3 z taką próbą. Za szybko zagrałem. Zgoniec F3 wtrącam. Idę na skoczka. Dzięki serdeczne za wszystkie followki. Skoczek F4, no bić muszę. Teraz pytanie, czy przepchać? On przepcha. I co wtedy będzie? A może zbić po prostu. Aha. Skoczek na D3 się pakuje. To ciekawe. Może zbić. Zaraz muszę pomyśleć. Tak, to on tu zagra. No dobra, ale trzeba tak zagrać. Tam jednak te pionki trochę zakleszczą tą sytuację. Teraz tak, ten pionek zginie prawdopodobnie. Więc będę musiał zagrać wieżę D1 i hetmanem wybić tu. Taki plan chyba będę miał. Pionki są na białych polach, ale za cenę właśnie tego króla, że on tam jest trochę zgnieciony. A jednak tutaj, dobra. Dobra, to ciekawe. No to tak. No nie wiem, czy to jest dobrze. A może zbić z szachem? Tak, wybijemy to z szachem. Dobra, to jest zrozumiała sprawa. No będziemy bronić. Stąd będzie leciał. Strategicznie może u czarnych się to teraz poprawiać leciutko. Chociaż tutaj zobaczcie, pionek też wisi. No właśnie, tutaj pocisnął. No to mega ciekawe. No wybić trzeba. To się nad tym nie ma co zastanawiać nawet. Okej, tam chyba nic nie ma. Wezmę pionka tego. Po prostu biorę pionki. Nie muszę tego brać specjalnie. Tu goniec pilnuje mi bardzo dobrze. To też można taką taktykę przyjąć. Chcę wymieniać. Okej, a tak. Co po tym? Jak tu jeszcze hetman broni? Jeszcze skoczek D3 jest na szczęście dla niego. Skoczek D3 jest. No tak. To widzimy. A czy ja mogę wybić? Nie, bo hetmana tracę. Co ja w ogóle gadam? Nie mogę wybić. Ale wbiję hetmana. Wieża D2. Końcówka. Jak to jest w pionach? 2, 4, 6, 2, 4. Dwa piony więcej, ale te piony są zdublowane. Obydwa, ten i tak leci. Dzięki. Miksolek, dzięki. Goniec F3, wieża D1. Zapewne można było coś lepiej pograć, ale to jest blitz, słuchajcie, to zawsze jest, zawsze się tak gada. Coś lepiej można zagrać, coś gorzej. Tutaj pocisnął, ok. Teraz mnie kusi, żeby tak zagrać.
On wymieni, skoczek wybije na A2. Jakiś tam goniec wejdzie. Pytanie, czy ja wykorzystam... Tak, to powinno być dobre. Chociaż z drugiej strony, jak zbije... Nie, to powinno być dobre. Mimo straty tego pionka, to powinno być dobre. Tak mi się wydaje, że to wystarczy tutaj. Jeszcze oczywiście są techniczne problemy. Teraz tak, taki ruch. Trzeba zagrać. Dobra, szach jest możliwy. No to tutaj siatka matowa jest, panie kolego. No i teraz tak. H4. No i teraz chyba nieuniknione jest takie posunięcie, taki plan. Nie ma jak się bronić. Znaczy F3 jeszcze jakieś tutaj istnieje, ale to... No tak, ale to oddaje piona. No istnieje taki ruch F3 jeszcze. Ja biję królem, tam jakaś wieża. No biję po prostu. Okej, okay, bronię. Wieża G4, król H3. No i hop. Grozi mat. No to daje mata, nie? Dobra. Dobra, akceptuję, akceptuję. Czyli mamy teraz rundę numer 11, jak dobrze liczę. D4 tym razem Kacper pocisnął. No dobra. No tak. Nie no, nie wierzę w takie posunięcia, słuchajcie. Po prostu nie wierzę. Grajmy po ludzku. To są oczywiście jakieś tam łapki, łapeczki, no. Nie wiem, przywalmy C5. Cześć Łukaszo. Nie znam tego kompletnie. Nie znam, może to o to chodzi, że trzeba było tak grać od razu. Nie znam, ale się wypowiem. Jak to się mówi. Na zadymkę. Czy bić tym, czy tym? Nie no, tym, gońca otwieram. Tutaj... No zgoda, no. Taka trochę dziwna ta pozycja. Zagrajmy po prostu bezpiecznie. Tutaj pionek jakiś. Okej. No i goniec D6 chyba, nie? Mi się poza podoba. Nie wiem, co mój przeciwnik na to. A6, jakiś B5 spróbujemy. Dobra. Tak. Teraz tak. Tak, jest nas dużo. Dzięki, dzięki serdecznie, że jesteście w takim dużym gronie. Bardzo mi miło. No i teraz co? Te pionki są w centrum, przyblokowane, para gońców u czarnych, tego nie można zdjąć, więc powinno to wyglądać dobrze, teoretycznie. Zagrajmy tak z planem tutaj na C4, jeszcze tam są opcje bicia na H2. No dobra, widzę, że on tu chce mnie oszukać i może mu się to udać, ale jeszcze mam taki ruch w zanadrzu na szczęście. Bo groziło E5, bardzo niebezpieczne. Tu C4 będzie też groziło. W zasadzie to można było wybić wcześniej tego skoczka, chociaż ciężko powiedzieć. Do C4 od razu tego gońca spędzam. Teraz pytanie, czy tak mogę zagrać? Nie, no chyba nie. Sobie zagrajmy spokojnie G6, tu się pionek broni. Tak strategicznie spróbuję tutaj pograć troszeczkę.
Tutaj poszło. Dobra, tutaj coś wchodzi, nie wchodzi, nie wiem, ale wybić to chyba muszę. Gdzieś tam skoczki. A, tu podstawiłem w ogóle teraz na F6. Dobra. Mój błąd. Aczkolwiek nie wiem, czy tego pionka tak naprawdę można zbić, bo to zawsze skoczek G4 fajnie wygląda. Tak szybko poszło. No właśnie. Otóż to, może tak teraz? No zagrajmy tak. O, dzięki, dzięki za suba. Trzecia subskrypcja na tym kanale. Cudowna sprawa. Dobra. No będę bronił tutaj królem. Znaczy chodzi o to, że wieżę chcę przerzucić. Tutaj grozi szach taki nieprzyjemny. Wszystko widzę jeszcze. Widzimy wieża H8. Tak tutaj na H4 coś tam. Jakieś tutaj są opcje może. Ciężko powiedzieć do końca, jak to rozgrywać. Po debiucie mi się podobało, a teraz tak trochę jakby mniej. No ale wykonywać posunięcia piły mi też trzeba. Zgoda. No, jakieś takie ruchy trzeba grać, nie? Wieża, jakaś wieża C8. No zagram te H4, przytrzymam go tu trochę. W ten sposób. Chyba z królem trzeba będzie zejść, jakoś tak coś czuję. Gdzieś w bezpieczną przystań. Tutaj chyba odchodzę jednak królem gdzieś tak, żeby nie było żadnych szachów przy okazji. Takie opcje się pojawiają, słuchajcie. To wybitka. Od razu. Hop. I tu się przerzucę. Znowu mam gońca na skoczka. Ok. Bronimy. Tutaj jakieś będą groziły bicie. No pewnie będą groziły, pewnie nawet trzeba to zbić. Zagrajmy najpierw tak. Ok. Tu się zaaplikuje. Dobra. Do góry. Scalamy wieżę. No jedna wymiana nikomu chyba nie zaszkodziła. Tutaj chyba mogę to zrobić. I aktywnie jakoś tutaj spróbujemy. Raz pytanie. Tutaj to tutaj mogę zagrać i tam będzie król w niebezpieczeństwie prawdopodobnie. To teraz tak, a no właśnie. Hop. No może wrócić wieżę oczywiście. Zobaczymy, czy remis go satysfakcjonuje. Pewnie tak. Dobra, zagrajmy tak. Będziemy próbować grać na wygraną. Jak zbiję, to wtedy mogę zagrać w ten sposób na A6. Też F5 jest możliwe. Teraz F5 jest możliwe. Chyba. Nie rozumiem posunięcia król H1. Ok. No dobra, bronić trzeba. Wieża B8 musi zagrać raczej. Tutaj. Idzie na całość, widzę Kacper. To pionkiem zbijemy. Tylko czy coś to... Czy to coś da? To co? Tutaj goniec będzie bronił na D8 zawsze.
Do góry. E2. Chyba jest pozamiatane. Ok. Została nam chyba ostatnia partia, z tego co kojarzę. Tak, akceptuj. No i D4 tradycyjnie. Będzie Benoni. Proszę bardzo. Taki ruch kiedyś widziałem. U Radosława Wojtaszka. Tak sobie zagramy. Coś takiego grali. Coś kojarzę. Taki ruch, że jak zbije, to po prostu bije pionkiem. Tak, i tutaj troszeczkę blokuje jakby akcję. Ale myślę, że czarne są zadowolone z tej pozycji. Oho. Roszadę trzeba wykonać. Gdzieś tam aktywnie trzeba zagrać na pewno. Dobra. To tak, spróbujemy. Dobra, wybiję to i przejdę sobie hetmanem tutaj gdzieś. No tam nie mogę za bardzo, ale chce mi się tam zaatakować po prostu. No wiem, że ten skoczek B4 stoi dobrze. A, spróbujmy. No, G5 jest możliwe i prawdopodobnie jest to zły ruch. Ale spróbujmy zamieszać troszeczkę. No, co mam do stracenia? Trzeba tak grać. Trzeba tak grać, nie ma wyjścia. Ok. Zdaję sobie sprawę, że to nie będzie wyglądało pewnie zbyt dobrze. No, ale spróbujmy. Ostatnia partia, to już można sobie trochę poszaleć. Teraz pytanie, jak zagrać. Chyba wybić jednego piona trzeba. Figurka mniej. To wszyscy widzą. Tak, jakoś spróbujemy. Tylko co, czy to coś da? Nie wiadomo. Hetman F6, skoczek E4, a wieża weszła nawet. Takie są chocki, klocki. No tak, Kacper w defensywę teraz. Znaczy tak, żada to defensywa. No tak, zagrajmy sobie. Bo dlaczego by nie? A tak? Nawet wybić może i tutaj, ale nie chcę się tego wybijać. Nie chcę się tego wybijać, słuchajcie. Grajmy tak. Próbujemy szczęścia, może tam wieża jakąś karierę jeszcze zrobi. Jakieś szachy są możliwe po prostu na D8, dlatego trzeba straszyć. Jakieś takie jeszcze tutaj problemy stwarzam przeciwnikowi. To jest istotna sprawa. Dobra. Może... Trzeba zrobić jakiś lufcik. No robię lufcik, nie wiem co grać, szczerze mówiąc. Lufcik jakiś trzeba zrobić obowiązkowo.
Skoczek wraca do gry, owszem. Będzie wieża D1, to będziemy patrzeć. Więc tak trzeba. Skoczek E3, no coś tam się broni, nie? A skoczek E3 to ja mam bicie na D4, jeszcze takie sprytne. No, czarny musi trochę jeszcze, no, jeszcze się napocić musi, żeby to wygrać. Dokładnie. Może tu? Już są jakieś groźby. Na F6 coś tam się może zadziać. Zobaczymy. Wybił. Tak sądziłem, że coś takiego może być zagrane. Skoczek E3 grozi mat. Mam jeszcze taki ruch. To się zwierza. Wieża D2. Skoczek i tu będzie groziło bicie. Gram tak, muszę tak grać. Jeśli skoczek F1, to ja mam szacha tam na D8, na szczęście. No tutaj takie się pojawiają chocki, klocki. No moja wieża nie jest aktywna, niestety. No tak, jakoś muszę grać. Wieża za dwie figury. Szach? Czy tu będzie wieczny szach? Wracam. Czy ja czegoś nie widzę? Grożę odbiciem. No i co? Wiecznego szacha daje chyba, nie? Remis to dobry wynik, ale Kacper nie chce remisu. Bić na H5 nie można, bez bicie z szachem oczywiście teraz. Z powrotem. No i remisik. No dobra. Szczęśliwy remis. Tam zaryzykowałem sobie to poświęcenie figury. I tyle. Dzięki Kacprze. Dzięki Kacprze za mecz. Dzięki serdeczne. Cóż mogę powiedzieć? No, z reguły bywało tak, że kto grał lepiej debiut, to potem przegrywał nie wiadomo dlaczego. Dobra, tu już sobie z Kacprem podziękowaliśmy. Moi drodzy, jeśli macie do mnie jakieś pytania jeszcze, to bardzo proszę.